Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Shattering. Pani, wracamy do naszych tutaj reguł korzystania z toalety. Umyliśmy już zęby, bodajże w ostatnim odcinku też skorzystaliśmy z toalety, ale musimy to powtórzyć niestety. Więc tak to zróbmy. Jeśli tu było napisane John. Chyba tu było, tak? Freedom. Freedom Gun. John, jest John. Dobra, czyli tutaj musimy. Misiu, spokój się. No nie da się odblokować nawet. O, i nie da się zablokować. Łóżka, what the fuck? Tu możemy, tu możemy. Nie rozumiem, co mamy zrobić. Teraz po prostu... Dobra. Weź prysznic. To robi się ciekawie. Rozumiem, że to jest nasze. Jakieś wiadra. Tylko tutaj zostajemy z takiej gorączki, że tak powiem. Gorączki do walenia serca. Tu już nie. Run, run away, escape from here, run. Uciekaj stąd. Ślady krwi. Klimat jest naprawdę dobry. Wszystkie kurwiszonki śpią? Chyba tak. Wydawało mi się, że ten pokój był mniejszy, ale jednak nie. Szeryf. Pozglądajmy sobie tu jeszcze. Biblia. Jakaś czapka. Nic chyba nie ma, też czapka. Paska? O. King of Orphans.
Dlaczego my tu w ogóle wylądowaliśmy? Coś okropnego. Takie życie to nie życie. Wszyscy już poszli? Mi się weźlić nie chce. Śniadanie gotowe, zejdźcie na dół. Wystarczy. Pamiętam. Dziewiętnaście plus sześć. Znów równanie i nierówności. To jest akurat zrównanie. Dobra, nic tu więcej nie ma. Czapki nie możemy, nic innego też nie możemy. Wchodzimy na górę. Chyba jeszcze szafa. Samolot i korona. Okej. Tu nic nie ma. Wyjść rozumiem też nie możemy, prawda? Prawda. Dalina mnie niepokoi. Koniec aktu drugiego. Pacjent poddał się prawdzie, chociaż musiał cofnąć się dość daleko. Iluzja idealnego świata w końcu została zaburzona. Musimy być ostrożni przy kolejnych próbach, ponieważ jego umysł pozostaje czujny. Dr. W. Richards. Przykro mi, John. Twoje dzieciństwo było okrutne. Wiem, że wiele przeszedłeś. Musisz przypomnieć sobie coś prawdziwego. Wyobrażenie sobie idealnego dzieciństwa jest bez wątpienia ukojeniem dla umysłu, a prawda rzadko bywa bezbolesna. Przypomniałeś sobie, mimo że kosztowało ci to wiele bólu. Musimy dotrzeć do całej prawdy. Jeszcze jedno pytanie, John. Czy pamiętasz, czym ostatnio się bawiłeś? Czym ostatnio się bawiłem? Skrzynią skarbów czy balonem? Skrzynią skarbów. Dziękuję, John. John, chcę spróbować czegoś nowego. Chcę, żebyś spróbował oczyścić swój umysł. Niech będzie jak pusta kartka papieru. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, co tylko zechcesz. Zabierz mnie tam. To może być cokolwiek.
Tylko jak? Zabawa to tylko niepotrzebne rozproszenie. Goń się. Drzwi zamknięte. Tu jest coś ciemnego. A, to jest cień, okej. To jest tylko cień. O, to jesteśmy poza pokojem. To co tu jest? Jakieś biurko. Nadal drzwi są zamknięte. Dobra. Mówisz i masz. Poddaj się wspomnieniom. Pisz historię. Był piękny dzień na plaży. Słońce opalało mu twarz, a szum morza koił nerwy. Kiedy obserwował wybrzeże ze swojego pałacu, w głowie pojawiła się myśl. Kieliszek wina będzie idealny. Wypij. Kim jesteśmy? Dokładnie. Tak. Idealnie. Co cię powstrzymało? Nic innego nie przychodzi ci na myśl? A co ze mną? Jestem prawdziwy? Pamiętasz mnie? A mógł sobie odejść już. Okej. Tak, dobrze pamiętam ten dzień. Czy pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Przyjrzyj się. Nie, przybliż, przepraszam. Ten w szczególności jest wyjątkowy. A tu widzę motyla. Albo nietoperza. Wiesz, trochę jak ślimak też ma rogi. Rejestracja ewentualnie wizyty. Wizyty. 03. 02. Evans, pacjent. Dobrze, John. Podążaj za wspomnieniami. Wow. Ale fajnie jest to zrobione, naprawdę. Świat się układa przed oczami. Nie chciałem wchodzić. Witam, panie Evans. Proszę usiąść. Terapia wydaje się przynosić kolejne owoce. Jednak umysł pacjenta chętnie ucieka w pustkę. Szczęście, bodziec z przeszłości pozwolił nam na przekroczenie granicy. Ścieżka rozwida się teraz w dwóch kierunkach. Pustki lub prawdy.
Welcome back, Mr. Evans. Witam, panie Evans. Proszę usiąść. Zaraz, chłopie, ja sobie tu poprzukuję. Wyłącz ten wiatrak, szkoda prądu. O panie. Naprawdę? 60 kilo? Kurczak. I to taki niezbyt dorodny. Mniej nawet niż 60 kilo. Nie, przepraszam, więcej. Ja spojrzałem. Jak się pan miewa? Radzę sobie. W porządku. A co z pana codzienną rutyną? Miał pan okazję spróbować mojej rady? Jeszcze nie. Proszę chociaż spróbować. Pierwszy krok pochodzi z wnętrza. W porządku. Zacznijmy coś nowego. Jestem pewny, że widział pan je już wcześniej. To dosyć proste. Chciałbym zadać panu kilka pytań o to, co pan widzi. Proszę się nie martwić o odpowiedzi. Nie ma złych. To ja widzę. Ja bym powiedział, co ja widzę, ale nie chcę. Dobra, co ja tu widzę? Ja tu widzę szyję człowieka w garniturze. Dokładniej to tak, to miejsce z muszką. Jak to się nazywało? Nie mankiety, Jezu, co ja gadam. Zapomniałem tego słowa. No tak czy inaczej jest to po prostu człowiek w garniturze. Raczej w smokingu. Najpierw proszę powiedzieć, co pan widzi. Dwoje ludzi dźwigających coś. Dwoje ludzi podlewających rośliny. Ej, w sumie to też. Ale bardziej dźwigających coś. Czy wydają się panu szczęśliwi? Dlaczego mieliby być szczęśliwi robiąc to? A jak pan myśli, co oznacza kolor czerwony? No, jak dla mnie to miłość. Ostatnie pytanie. Widzi pan tam siebie? Zdecydowanie nie. Dziękuję, panie Evans. Interesujące. Ważne jest, aby mieć w życiu jakąś hierarchię. Dobrym sposobem, aby stanąć na nogi, jest praca. Zaznaczyłem wszystkie oferty, które uważam za odpowiednie dla pana. Proszę rzucić okiem. Może coś przykuje pańską uwagę. Myślę, że niebawem spotkamy się ponownie. Pisarz kreatywny i finansowy analityk. Ja chciałem na to odpowiedzieć jeszcze. I nigdy mi takich testów nie robili. Kurwa, teraz widzę tych dwoje ludzi, którzy coś dźwigają. Niedobrze. Wcześniej ich nie widziałem. To jest napisane na kubku. Keep talking? Keep talking. Dobra, idziemy stąd. Mi zabrakło kawy i teraz siedzę jak ta piczka, totalna piczka i przysypiam. Medical consultation, exit x-ray operation block, rehabilitation, medical reports, isolation ward A, isolation ward B, psychoterapia jest w tą stronę, a my pójdziemy w tą, o, zamknięte, też zamknięte. Intercom.
O. Emergency. Trochę nie rozumiem, ale okej. Wow, co się FPS-y spadają. Obserwuj. No tu chyba się nic nie dzieje zbytnio. Aczkolwiek może się mylę. O! Nic się nie dzieje. Tu też nie. Po kroplówce widzę, że to chyba mój pokój. O! Jak wspomnienia. Prezent. Gdzie są kody? Enter, nie działa. Nie działa. Dobra, jeszcze to tam zostało. I tu też się nic nie dzieje. Waiting room. Nie, nie da się odkręcić wody, szkoda. Pyk. Access card, dobra, bierzemy to. Wyłączcie to, wyłączcie to, wyłączcie to, wyłączcie to, bo znów nam NDA-kę wrzucą. Rozdział pierwszy, poszukiwanie pracy. Znowu jesteśmy w jakimś hotelu. Ale komputery już są lepsze. A my w ogóle jesteśmy chyba w pracy. Zatrudniamy edytorów, kolumnistów, kartunistów, czyli takich bajkowiczów. Kurde. Additional on time. Hire yourself. Your dream job is waiting just around the corner. Great work. The only way to great work and achieve success is to love what you do. Prawda. Jak nienawidzisz, to ci się nigdy nie uda. Era monitorów CRT. Pokaż nowe oferty. Nigdy nie ma czegoś dla mnie. O kurwa! A się wystraszyłem. Copywriter, wymagane CV i krótkie opowiadanie. Dobra. Ale mnie dziady wystraszyły. Kucharz, dozorca, hydraulik, doktor, budowlaniec. Pawacz. To wydaje się interesujące. Kucharz odpada. Budowlaniec odpada. Na łopacie się już teraz umiem. O, poopierać. Migo ma ten tyk cyk i działa. Że dokładnie tak to nie wygląda, ale okej. Okay. Weź to wyłącz, nie ośmieszajcie się. Nie byłbym dobrym spawaczem.
Nie znoszę się brudzić. Nie nadaje się na notatorce, to wymaga dużej czujności. Lekarz? Za duża odpowiedzialność. To wydaje się być interesujące. Pisz historię. Po wielu dniach prób i błędów detektyw w końcu odszyfrował notatkę. Podążaj za niebieskim balonem. Dzisiaj wieczorem o 9:00. Obserwujmy go. O panie. W powietrzu czuć było napięcie, jakby noc wstrzymywała swój oddech. Włosy stanęły mu dęba, kiedy zrobił krok naprzód. Padły strzały. Zimne ciało nie dawało odpowiedzi, ale on ich nie potrzebował. W końcu znalazł trop. Teraz mógł zacząć pracować. Róża, łuski pocisków, rewolwer. Pusta komora. I oczywiście krew. Coś jeszcze tu mamy? Dobra, zatwierdź. Mail sent. Wysłaliśmy maila. Co nam się stało? Czekaj, my chyba u dentysty byliśmy, tak? Chyba tak. Rebusan. Nie. Dobrze pana widzieć, panie Evans. Jak się pan czuje? Troszkę lepiej. Jak poszło szukanie pracy? Znalazł pan coś? Nawet gdybym znalazł, kto by mnie zatrudnił. Próbowałem, może coś nawet mam. Wspaniale, to właśnie chciałem usłyszeć. Dobrze, panie Evans. Czy możemy spojrzeć na następną plamę? Jasne. Samo jak poprzednio, ja zadam kilka pytań, na które nie ma złych odpowiedzi. Co pan widzi przed sobą? Co widzę? Dwa krasnoludki z białymi brodami w sumie. Klaszczące. Nie klaszczące, walczące w sumie, bo tam dole też się kolanami zderzyły. Jak w Matrixie. Mają ładne czerwone czapki, białe brody. To walczący niedźwiedzie? Już bliżej twarzy. Krzyczącą twarz. No ja twarzy tu nie widzę. A widzę dwa krasnale. Jakie uczucie to w panu wzbudza? Śmiech? Nie ma takiej odpowiedzi. Kurde. Niepokój. A teraz, co pan widzi? Ani to, ani to, ani ćmy, ani motyla. Też bardziej ćmę. Dziękuję. To całkiem interesujące. Zmiana perspektywy może mieć spore znaczenie. To tyle na dzisiaj. Życzę powodzenia, panie Evans. Myślę, że chce pan tej pracy bardziej niż pan to okazuje.
To nie jest złą rzeczą. Spotkajmy się ponownie za tydzień, o tej samej porze. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z The Shattering. Trzymajcie się. Hej, hej!